Cześć wszystkim, Marek z tej strony, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy w grę Moon Farming. To jest tytuł, do którego chciałem zajrzeć na kanale od dłuższego już czasu, ale jakoś ciągle nie było okazji. Pomyślałem, że dzisiaj możemy spróbować. To jest polska gra stworzona przez firmy Simulam i wydana oczywiście przez Playway. No, dlaczego by nie? Ta firma, co tworzy tą grę, też ma parę innych ciekawych tytułów na swoim koncie, na przykład Prolog czy też w ogóle po prostu grę pod tytułem Jestem Jezus Chrystus. Oraz mój osobisty faworyt, gra, w której budujemy Arkę Noego, gdzie to tutaj było, jest. Jak się zastanawiam, czy jeśli mamy firmę, która, wiecie, takie motywy bardziej religijne wspiera, szczególnie kreacjonistyczne jak Arka Noego, czy się to sprawdzi w przypadku gry, w której mamy odtworzony jakiś bardziej sposób realistyczny symulację Księżyca i podobne motywy? Trudno mi powiedzieć, szczerze mówiąc, co z tego wyjdzie. Zobaczymy. The moon makes Earth a more livable planet by moderating our home planet's wobble on its axis, leading to a relatively stable climate. We visited the moon half a century ago, and have not been back since. Mission control, we have liftoff. That's one small step for man, one giant leap for mankind. But there is still so much we don't know about the moon. We still aren't totally sure how the moon formed. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. We had liftoff. There are still a lot of moon rocks left to analyze. We learned that water exists on the moon. Ta rakieta musi być naprawdę duża. Widzieliście, jak ogromny jest ten objem? Are we ready to visit moon again? Are we ready to set up a colony for humans? Dobra, pozwolę sobie przewinąć to. O. No dobra, okej. I'm kidding. You were sent here to build a colony. You can use a rover near you to drive to that old base. Okej, wylądowaliśmy na Księżycu, wychodzi na to. I musimy... musimy dotrzeć do kolonii. Tam jest łazik. Dobra. Jakieś powiadomienia mi wskoczyły. Czy to nie jest kapsuła Dragon? Lądownik SpaceX przypadkiem? Wygląda niemal identycznie. I chyba ma jakieś dziury w teksturze, bo zobaczcie, widać prześwitującą ziemię przez... przez to. Okej. Tak się zastanawiam, czy mam nadzieję, że finalnie, bo to jest gra we wczesnym dostępie, bardzo wczesnym dostępie z tego co zrozumiem, mam nadzieję, że w finalnej wersji gry oni zamienią tą kapsułę tego lądownika na coś własnego, żeby nie korzystali z takich gotowców, bo no to nie jest fajne, że tak powiem, że korzystają z cudzej pracy. Jestem prawie pewny, albo właściwie bardzo pewny, że nie mają zgody SpaceX na wykorzystanie tego w swojej grze. Okej, to też wygląda na jakiegoś gotowca ściągniętego z biblioteki gotowych asetów do gier. Nie, wiecie, mi to nie przeszkadza, że firmy korzystają z gotowców, tylko ważne, żeby to było dobrze zrobione. Nie? Przykładem dobrze zrobionych gotowców, asetów, które zostały świetnie potem wykorzystane przez twórców jest... Czekajcie, gdzie mamy jechać? tam. Jest na przykład gra Hydroneer, gdzie autor, kiedyś nawet na jakimś live'ie go zapytałem o to, i czy używa gotowych asetów do gry. I on powiedział, że tak, ale że wszystkie asety, jakie używają, są przez nich przerabiane, że mają własne tekstury, które oni zmieniają albo całkowicie od zera robią, albo modyfikują bardzo mocno i często też modele modyfikują, żeby pasowały na ich potrzeby w grze. Także to jest fajna sprawa, jak twórcy coś takiego robią, bo zdaję sobie sprawę z tego, ile może kosztować wysiłku. Ile wysiłku kosztuje zrobienie takiej gry i zwłaszcza asetów, na które trzeba poświęcić bardzo dużo czasu i pieniędzy. Także nie mam pretensji, jeśli firma robi tak jak tutaj, że korzysta z zastępczych rzeczy, ale żeby rzeczywiście to były zastępne rzeczy, a nie tak, że będą tylko tego używać. Już mam pierwszą rzecz, której mogę się czepnąć. Otóż widać gwiazdy, które zresztą są strasznie takie powtarzalne, widzicie? Ta konstelacja powtarza się tutaj i tutaj i tutaj i tutaj. Mam nadzieję, to też jest oczywiście do poprawienia, szczególnie, że w ciągu dnia na powierzchni Księżyca, przez to, że nie ma atmosfery, też nie widać gwiazd tak jak na Ziemi, bo są przyćmione przez Słońce. Dopiero po zachodzie Słońca można zobaczyć gwiazdy, tak jak na Ziemi zupełnie. Jak widzieliście zdjęcia z lądowania na Księżycu z misji Apollo, to tam można sobie popatrzeć na takie widoki właśnie. Czy to jest Tesla tam stoi? No, bez przesady, no. Z Dogecoinem jeszcze. Okej. No i okej, i tak załóż się, że zastanawiasz się, dlaczego cyberciężarówka to jest. Cóż, jeden ze znanych techników z Ziemi ma hobby strzelania w kosmos różnymi samochodami. Dlatego wylądował tutaj jeden z jego samochodów i tak uważaj, może jakiś inny samochód może spaść z kosmosu. W każdym razie powinno być w nim kilka podstawowych zapasów, takich jak łóżko... W czym? W samochodzie? Powinno wystarczyć, pozyskać dostęp do systemów podtrzymywania życia. Teraz wyjdź do środka i użyj komputera, by się ze mną skontaktować. Sygnały będą w ten sposób znacznie silniejsze. Okej. To gdzie to łóżko ma być w tym samochodzie? Okej. Jeszcze jeździ dziad jeden. Nie wiem, jakim cudem tu wylądował i się nie rozbił. Okej. Wejdźmy do środka w takim razie. Muszę przyznać, że bardzo ładne są te rzeczy. Mam na myśli te kapsułę tutaj, czy jak to nazwać. Tak samo ten statyw na to światło. Bardzo ładnie to wygląda. Też mnie zastanawia, czy to nie jest jakiś gotowiec. Pewnie tak, ale nie szkodzi. Talk to Commander. Myślałem, że to jest sztuczna inteligencja. Jakaś, co to jest? Łóżko, punkt odradzania. Ok, ustawiony. O, co to? Piec elektryczny. O, okej, dobra, niech będzie. Skrzynka jakaś. Cieszę się, że dotarłeś bezpiecznie, bo w kontenerze jest kilka rzeczy, które pomogą ci rozpocząć. Po pierwsze, musisz zbudować panel słoneczny i ekstraktor wody, aby nie umierać z powodu odwodnienia. Panele słoneczne będą produkować energię, a ekstraktor wody wybierze wodę z Księżyca. Zacznijmy najpierw od panelu słonecznego. Weź pan w budynku z pojemnika i kilku żelaz... Au, co to było? Dobra. Wiem, że kursor myszy się nie zgadza za bardzo z tym. Niestety program do nagrywania mi trochę znowu ześwirował i niewiele na to mogę poradzić w tym momencie. O, co to? Aha, dobra, piciu mi się chce. O, jest butelka wody, dobra. To posługiwać się, tak, posługiwać się, okej. Widzę, że tłumaczenie tego jest... O, tu mamy jakiś czekan. Kilof. O, dobra. Tapka żelaza. Co to jest? Plan budowy. Czy ten plan budowy mam do ręki wziąć? Nie. Plan budynku używany do konstruowania części konstruowania części konstrukcyjnych, takich jak fundamenty. Ja myślałem, że mam dysleksję, a to okazuje się, że tak jest tutaj napisane. No dobra, dobra. Idziemy w takim razie i trzymać. Naciśnij, żeby podnieść, obrócić. Ej! Otwórzcie te drzwi, ja chcę stąd wyjść. No. I co mamy? Naciśnij, żeby podnieść, R, żeby obrócić, Q, żeby obniżyć, Nie mam zielonego... Okej, dobra, teraz już rozumiem chyba. Czyli tak, doniczka rolnicza, instalacja filtr, panel słoneczny chcieli, żebyśmy postawili. Dobra, to postawmy ten panel słoneczny gdzieś tutaj. Buch. Myślę, że będziemy musieli to jakoś jeszcze tam wyklepać jakimś młotkiem czy coś w tym stylu. I ekstraktor wody. Tyk. I ekstraktor wody sobie postawmy przy wejściu gdzieś, żebyśmy nie musieli daleko chodzić. Co tu jeszcze mamy? Aha, są jeszcze platformy. Możemy sobie w miarę w razie potrzeby zbudować jakieś pomieszczenie na tym. Okej. A jak to skasować? Aha. Okej, dobra. Dobra, szukaj pojemnika. Ekstraktor wody, butelka wody. Aha, nie można przechowywać. To ja nie bardzo rozumiem, jakby to miało działać. Posługiwać się. Dobra. Nie rozumiem tego, ale dobra, no, chodźmy pogadać z tym robotem, może nam powie, co dalej mamy robić. Okej, great while the machines. Dobra, wspaniale, podczas gdy maszyny produkują zasoby, możesz zbudować maszynę do ekstrakcji tlenu wraz z instalacją i filtracji wody. Do tego użyjemy naszej wody z księżyca, aby przekształcić ją w wodę pitną i tlen, abyś mógł oddychać. Maszyny, które możesz zbudować wewnątrz... które musisz zbudować wewnątrz barzu, więc idź tam i zacznij je budować i wreszcie... Co? To tłumaczenie jest straszne. Okej, dobra, chcą, żebyśmy coś zaczęli budować. Gdzie jest plecak? Czy da się tutaj to wstawić? Nie. Trzymać. Dobra. I teraz byśmy chcieli zbudować instalacja filtru wodnego. Czy ja to mam zrobić tutaj, czy tutaj? Bo nie wiem. Nie. O, tutaj. Dobra. Okej, niech będzie przy drzwiach jakoś bardziej. I byśmy chcieli... instalacja ekstrakcji tlenu też niech będzie. Okej. O, patrzcie, tutaj jakaś cała drabinka jest, niby po której dałoby się wejść. Włączyć. Włączyć. Nie włącza się. A to? Konwertować. Aha, dobra, już wiem, o co chodzi. Czyli pewnie będziemy musieli teraz... Stąd jest brudna woda, widzicie? I teraz będziemy musieli tutaj przyjść. I tutaj sobie ten... I wrzucamy sobie przechowywanie. I teraz można włączyć. Nie można włączyć. Pewnie bateria jest jeszcze potrzebna jakaś. Ciekaw jestem, czy... Ej! Tylko bez takiej. No... Za blisko drzwi postawiłem tamten. Czy tutaj jest jakaś bateria? A no jest bateria, patrzcie. Dobra, idziemy w takim razie. I teraz pewnie będziemy musieli tutaj tą baterię wrzucić. I teraz można włączyć. Dobra. I brudna woda pewnie się teraz będzie tutaj mieliła. I się zrobi z niej czysta woda. Zobaczmy w takim razie dalej, co możemy zrobić. Tutaj ten plan budowy trzymać, tak? Trzymać. I tutaj widziałem jeszcze doniczka rolnicza. Bardzo ciekawe. Postawmy sobie w takim razie. Czy my to wszystko robimy cały czas z tych zasobów, które tutaj mamy? To nic nie kosztuje, czy co? Nie żebym narzekał, nie? Marchewka. A, woda jest potrzebna. No. Kapusta. Ej. I... Aha, nie mam chyba już więcej nasion, bo nie mam... A, nie mogę. Tylko chyba pod jakimś konkretnym kątem trzeba spojrzeć. Aha, nie mamy wody już, no dobra. Okej, postawię w takim razie więcej tych paneli słonecznych i postawimy więcej filtrów i innych tam atrakcji. O. Gdzie tam to słońce jest? Brakuje elementów. 5 sztabek żelaza, okej. Z tych kamieni mogę pozyskać żelazo, zobaczmy przy okazji. Ano? No dobra, dobra, to pokopiemy sobie trochę. No, no haj. Dobra, nie wiem ile już zebraliśmy tej rudy. Powinno wystarczyć. 24, ok, powinno wystarczyć na długo. Tutaj widzę, że te sztabki żelaza są bardzo wydajne. I tu mamy ten piec. Przetestujmy sobie w takim razie jego działanie. Włączyć. A, też jest na baterię. O, to idziemy po baterię w takim razie. Dobra. Okej, udało mi się naprawić kursor, więc już nie powinno być to dla was tak irytujące patrzenie, że jest w złym miejscu. Dobra, widzę, że tu już się to przerabia. O, nawet jest animacja z przodu. Śmiesznie. Dobra, okej. Czyli muszę wrócić tu za jakiś czas, aż to się zrobi. Zobaczmy, jak wygląda produkcja wody. O, jest, butelka wody w tej formie się udostępnia. Okej. Posługiwać się. Dobra. Tutaj powinniśmy wrzucić te... Oj. Dobra. Super. Nie mam więcej baterii już, a tutaj mamy brudną wodę. Okej. Dobra, w takim razie wrzućmy ją tutaj do tego ekstraktora tlenu... Czy nie? Aha. Mamy za mało baterii. Generalnie teraz problemem są baterie. Mam wrażenie, że troszkę... Znaczy, domyślam się, że wynika to z tego, że pewnie w tym momencie twórcom jest trudno sobie... Czekajcie... Przedmiot nie jest paliwem... Aha, bo to brudna woda, nie bateria, kurczę. Co ja robię? Wiem, że twórcom tej gry w tym momencie pewnie jest trudno zapanować nad wszystkimi detalami i pewnie to będzie potem jakoś lepiej rozwiązane, ale w tym momencie to trochę jest takie dziwne dla mnie, jak to porozwiązywali, bo dla mnie bardziej oczywiste by było, gdyby jednak... Aha, okej. Że byłoby bardziej oczywiste, gdybyśmy mieli tutaj jakiś system kabli, który łączy te panele słoneczne i... Wiecie, tak jak to zwykle w tych grach bywa. Okej, wygląda na to, że zużyliśmy wszystkie sztabki. Ale dwa panele na pewno nam ułatwią robotę. Dobra, i tutaj się jeszcze robi. A tu? A, tu już się zrobiła kolejna. Nie mogę dwóch na raz. O, nie mogę, nie stakują się. Dobra, ale zawsze można w ten sposób. I tutaj pewnie już się ta bateria skończyła. Okej, to bierzemy, wrzucam następną. Włączyć. Dobra, niech się włączy. I stawiam kolejne panele słoneczne, bo widzę, że tutaj to ile trzeba będzie ich mieć naprawdę dużo. To da się jakoś obrócić? Nie. To postawmy sobie to tutaj. Dobra. I za mało elementów oczywiście. A, można obrócić R-ką. Uuu, to jest coś, co trzeba dopracować. Zobaczcie, ile się trzeba naklikać, żeby pełny obrót zrobić. Woda na poziomie krytycznym, ale naszemu bohaterowi szybko chce się pić, nie? To jest trochę śmieszne. Albo niefajne. Okej, przyszedłem na żniwa i zbieram baterię. Próbuję dojść do tego, jak tutaj to poukładać sobie jeszcze przy okazji. Dobra, tu jeszcze powinny być... Już nie wiem, gdzie je upchnąć. Bo tego nie mogę tutaj wstawić, a mogę, okej. Dobra. I w takim razie chodźmy do środka. I tak, tutaj oczywiście potrzeba baterii. Tutaj potrzeba baterii. O, już muszę więcej żelaza wykuć z tego, co widzę. Dobra, to i tutaj bateria po jednej, po drugiej. Jeszcze jedna tutaj. Włączyć. Włączyć. Wyłączyć. Bo tam nie ma bańki z wodą żadnej. Zauważyłem, że tutaj te maszyny, one pracują cały czas, nawet jak nie mają z czym pracować, więc jak skończy pracę, to lepiej jest ją wyłączyć, żeby zaoszczędzić energię. Dobra, tutaj mamy woda, okej. Woda. Już po wodzie? Ja nie mogę, ile one wody biorą te rośliny. Tak, to jest jedna z tych gier, gdzie właśnie widzicie, na samym początku twórcy nie są w stanie niczego ciekawego zaoferować, bo no wiecie, to dużo czasu zajmuje i środków zbudowanie czegoś interesującego w grze, więc żeby gracz nie osiągnął wszystkiego i nie znudził się zbyt szybko, to się robi właśnie taką toporną rozgrywkę, gdzie trzeba w kółko powtarzać te same czynności, żeby zrobić cokolwiek osiągnąć. I to samo ostatnio przerabialiśmy przecież w tej grze, gdzie się terraformuje planety. Co taka podobna jest do Subnautiki. Tam również jest tak rozwiązane to. Tak, wiem, że mi się woda kończy, cicho. Zobaczymy, co będzie dalej. Jestem bardzo ciekaw. Jestem otwarty na różne pomysły i takie tam atrakcje twórców. No, szybko. Okej, trzeba iść się napić chyba. Bo jak najbardziej warto wspierać dobre pomysły i tak dalej. Pytanie tylko, jak będzie w praktyce z tym. Póki co gra jest strasznie toporna i taka bardzo, bardzo... A, jednak stakują się te baterie, zobaczcie. Ale nie mogę ich sam stakować. One, jeśli sama się nie ustakuje, to ja nie mogę potem z tym nic zrobić. Okej. No i co chciałem dokończyć, że to są... A, tutaj. Tak? I co, ja nie mogę tego złożyć? Mogę, dobra. Także... Aha, woda tutaj. I włączyć. Dobra, może nam się uda przeżyć to, chociaż mam wrażenie, że widzicie, bohater głodnieje i pragnienie mu się podbija tak szybko, po prostu, że ja nie nadążam ze zbieraniem tego wszystkiego i cały czas muszę tylko tutaj krążyć w tą i z powrotem, żeby produkować te wszystkie rzeczy dla niego i nie nadążam po prostu, bo tak zostało to przewidziane. O, można już zebrać, dobra, i posadźmy sobie w takim razie jagody. Aha, nie mamy wody. Możemy już zrobić żniwa i tutaj nie możemy, bo nie ma wody, okej. No, szybko, szybko. Przejdź teraz do budowania górnictwa. Nawiasem mówiąc, co obiecali, że... Co obiecali, zanim przybyłeś na Księżyc? Chodziło mi o to, czy powiedzieli, że się zrelaksujesz, wszystkie drukarki 3D i roboty wykonają za ciebie ciężką pracę. Czy to nie jest przypadkiem takie, wiecie, że piją w stronę tych wszystkich gier typu automatyzacja i tak dalej, gdzie gracz musi się na początku musi robić ręcznie, a potem wszystko się samo robi? Nawet przy dzisiejszych technologiach... I co, mam uruchomić ponownie? A przecież ja miałem punkt odradzania ustawiony, to do niczego się to nie liczy? No bez przesady. Myślałem, że tak trochę olałem tą kwestię z wodą, bo myślałem, że się zrespawnujemy na łóżku po prostu, a tu okazuje się, że gramy od zera. Ale bez sensu. No dobra, ale podejrzewam, że też wynika pewnie z tego, że jeszcze nie dopracowali tych mechanik, ale to z drugiej strony tak dużo rzeczy tu jest niedopracowane, może powinni byli się wstrzymać z wydaniem tego dema jeszcze parę miesięcy, żeby było troszkę bardziej dokończone. Chociaż w sumie z drugiej strony tak to jest, jak się gra w niedokończone gry, że rzeczy są niedokończone. Dobra, będę na tym kończyć, moi drodzy, bo chyba nie ma sensu, żebym dalej się z tym wszystkim bawił. Cicho, komputer. Cicho. Cicho. Okej. Nie mam za bardzo też cierpliwości do tego, żeby siedzieć i dalej odtwarzać wszystkie te rzeczy, które tutaj zrobiliśmy do tej pory. Szkoda, że nie ma jakiegokolwiek choćby podstawowego systemu zapisu, ale dobra, trudno. Ciekaw jestem, co będzie dalej z tą grą, jak będzie to wyglądało w przyszłości. Mam nadzieję, że autorom się uda, bo fajnie, żeby więcej tego typu gier kosmicznych było, zwłaszcza takich, które są bardzo realistycznie nastawione na duży realizm. Tutaj z tym nie jest najlepiej, ale to jest do dopracowania na tak wczesnym etapie gry, można to jeszcze zrobić. Fajny pomysł z tym cybertrackiem, tą cyberciężarówką, tylko moim zdaniem to powinien być easter egg, a nie tak po prostu to zaparkowane. Powinien być gdzieś tutaj daleko jakiś krater, gdzie przypadkiem możemy trafić na wbitą w pionie tą cyberciężarówkę, na przykład ziemię, nie? To byłoby dużo ciekawszym motywem niż tak po prostu, żeby sobie tutaj stała zaparkowana, ale to taki detal jest. Dobra, to tyle na dzisiaj, bardzo dziękuję za waszą uwagę jak zawsze i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki wielkie, cześć!